Halo, halo, jest ktoś? Halo, halo.
Dzień dobry, panie Rafale. Halo, halo, ktoś coś mówił? Dzień dobry, panie Rafale. Rozpoczynamy o 14:30, także jeszcze przez te 10 minut no jesteśmy w takiej fazie oczekiwania. Okej, jak najbardziej.
Myślę, że jeszcze 2 minutki i możemy zaczynać. Panie Rafale, to z wybiciem tutaj zegara ja sobie pozwolę zająć minutę czasu antenowego, a później the floor is yours. Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Wybiła godzina 14.30. Witamy serdecznie na kolejnym warsztacie w ramach Łódzkich Dni Informatyki. Warsztat poprowadzi pan Rafał Cegliński, pracownik Makolabu. Witamy serdecznie. Witam wszystkich. WebSocket, czyli jak stworzyć własnego czata. Jeśli chodzi o agendę tego warsztatu, to pierwsza i najważniejsza część to jest to, co pan Rafał przekaże uczestnikom. W drugim punkcie mamy konkurs na platformie Kahoot i to będzie dla wszystkich osób, które się wykażą tu czujnością i uważnością. Będą pytania, które dotyczą tego, co będzie w trakcie warsztatu. Zachęcamy do udziału aktywnego. Przewidzieliśmy jako organizatorzy nagrody technologiczne dla tych, którzy najszybciej i poprawnie odpowiedzą na zadane pytania. I trzeci punkt to sesja Q&A, podczas której pan Rafał odpowie na pytania ze strony zadane od uczestników. Życzę udanego warsztatu. Dziękuję i do usłyszenia. Ok, teraz rozumiem, że mnie słychać, więc chyba możemy zaczynać. Tak jak zostało wspomniane, nazywam się Rafał Cegliński i jestem programistą w firmie Makolab. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zrobić własny czat w oparciu o WebSockety, ale zanim przejdę do ich omówienia, a także jak to zrobić, to muszę przedstawić problem, który tak naprawdę te WebSockety rozwiązują. Zapewne wiecie, że w programowaniu, jak i w życiu bywa tak, że kolejne technologie czy jakieś po prostu rozwiązania pojawiają się wtedy, kiedy ktoś ma jakiś problem, którego nie może rozwiązać. W związku z tym ktoś wtedy wymyśla jakieś rozwiązanie, w przypadku programowania to jakąś technologię, która pozwala na rozwiązanie tego problemu. Ale zatem do rzeczy. Od czego to się wszystko zaczęło? Jak zapewne wiecie, takim podstawowym protokołem do komunikacji
w internecie możemy przyjąć dla uproszczenia między przeglądarką a serwerem, jest HTTP, czyli protokół oparty o TCP/IP. Ale jak to konkretnie działa? Więc tak, wchodząc na daną stronę, wpisujemy adres, klikamy Enter. Co się wtedy dzieje? Przeglądarka zaczyna nawiązywać połączenie wraz z serwerem. Ktoś mógłby pomyśleć, że to chyba odwrotnie, że jak to można najpierw wysłać request, żeby, a potem dopiero nawiązywane jest połączenie, ale dla dowodu wyobraźcie sobie, że jest, macie brak internetu, wchodzicie na daną stronę internetową, klikacie Enter, request poszedł, natomiast ponieważ w drugim kroku nie zostało to nawiązane, nie zostało nawiązane połączenie, wówczas nie otrzymujecie żadnego responsu, tak zwanej odpowiedzi. Ale jeszcze raz do rzeczy, czyli po pierwsze musimy wysłać taki request, czyli zapytanie do serwera. W drugim kroku nawiązywane jest połączenie między przeglądarką a serwerem. W kroku trzecim serwer odbiera dane żądanie z przeglądarki, interpretuje je, przetwarza, wykonuje logikę biznesową. Następnie jest w kolejnym kroku zwracany tak zwany response, czyli odpowiedź do przeglądarki. No i, że tak powiem, ostatnim krokiem jest zamknięcie połączenia. Brzmi prosto i w sumie odkąd HTTP jest, to wiele rzeczy zostało zaimplementowane właśnie dzięki HTTP. Jest to dość spore ułatwienie. Myślę, że większości osób, jeżeli rozmawiają o komunikacji między przeglądarką a serwerem, a także między przykładowo dwoma aplikacjami, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest właśnie HTTP. Ale tak jak wspomniałem, wszystko ma swoje wady i zalety. Również HTTP ma pewne swoje złe strony. Pomyślmy, co by się stało, gdyby to serwer chciał wysłać do przeglądarki daną treść, dany komunikat. W związku z tym, to co powiedziałem wyżej, połączenie przy HTTP odbywa się z reguły od przeglądarki do serwera, a nie od serwera do przeglądarki. W związku z tym jest to pewien problem. Po drugie, po pierwsze, skąd by nawet klient jako przeglądarka, możemy sobie takie przyjąć założenie, że klientem, jeżeli mówię o kliencie, to z reguły mam na myśli przeglądarkę, ewentualnie inną aplikację. Serwer to jest ta nasza strona, tak jakby serwerowa, która zwraca nam dane żądanie. Więc skąd klient miałby wiedzieć, że jakieś dane na niego czekają? Jest dane rozwiązanie z użyciem HTTP, nazywa się HTTP poolingiem. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że właśnie chcemy zrobić własny czat albo stronę stronę z aktualną pogodą. To znaczy chcemy mieć to na bieżąco, ponieważ w tym działaniu HTTP, które wspomniałem, byłoby to tak, że wchodzimy na daną stronę, piszemy wiadomość, wysyłamy do innego użytkownika. Inny użytkownik, żeby odczytać tą wiadomość, musiałby odświeżyć stronę, czyli po prostu nacisnąć F5 lub inny skrót, czy ewentualnie kliknąć w oknie, żeby zwyczajnie odświeżyć stronę. Teraz sobie wyobraźcie, że taka konwersacja między dwoma osobami polega na tym, że co chwila ktoś musi odświeżać stronę, żeby zobaczyć komunikat innej osoby. Jest to, myślę, że trochę niewygodne, również jakby to miały robić aplikacje, ponieważ wyobraźcie sobie, że co jakiś czas klient odpytuje serwer, czy już coś dla niego ma. W związku z tym na przykład w czacie byłoby to taki przypadek, gdzie jedna osoba pisze wiadomość, uderza, że tak powiem, ze swoją wiadomością na serwer i odpowiada serwer tak, nie mam dla ciebie nowej wiadomości. Za 3 sekundy to samo, nie mam dla ciebie nowej wiadomości. I tak, że tak powiem, cały czas. Po pewnym czasie oczywiście serwer, jeżeli będzie miał wiadomość, odpowie tak, połączenie zostanie zamknięte i wszystko wróci do normy. Natomiast, jak zapewne się domyślacie, nie jest to rozwiązanie zbyt wydajne ze względu na przepustowość sieci, a także na
zasoby procesora, także inne problemy. W związku z tym nie jest to najlepsze rozwiązanie. W związku z tym szukamy dalej. W związku z tym, co powiedziałem, ktoś mógłby sobie pomyśleć, no okej, uderzamy requestem, czekamy na odpowiedź i tak cały czas. Ale dlaczego w ogóle musimy po nawiązaniu połączenia ciągle odpytywać serwer i sprawdzać, czy tam są jakieś dane? Otóż nie musimy. Nazywa się to long poolingiem i polega na tym, że kiedy wysyłamy zapytanie, że tak powiem, trzymamy wciąż dane połączenie, co znaczy trzymamy, nie jest zamykane połączenie. W związku z tym, ponieważ to połączenie trwa bardzo długo, znaczy w zależności oczywiście od tego, kiedy serwer na nie odpowie, może trwać bardzo długo. Wyobraźcie sobie, że teraz wchodzimy na daną stronę, my i jeszcze przykładowo 10 tysięcy użytkowników. No to już chyba w ogóle nie muszę mówić, jak bardzo by to było mało wydajne. Nawet tak jak w poprzednim rozwiązaniu, ze względu nawet na przepustowość sieci, byłoby to naprawdę dość ciężkie do utrzymania. W związku z tym kolejny raz chybiliśmy, nie mamy rozwiązania. No i co zrobić? Otóż ktoś wpadł na pomysł zrobienia czegoś zupełnie innego. Czegoś, co odbiega od HTTP, opiera się również na TCP/IP, ale jego działanie jest zupełnie inne. A więc, tak jak wspomniałem, jak to zrobić. WebSockety, czyli lek na całe zło, to zło jest w cudzysłowie, bo tak jak wspomniałem, nie ma leku na całe zło, WebSockety też mają swoją wadę, ale chodzi o to, że tak jak wspomniałem, wszystko ma swoje dane zastosowanie i w takim przypadku, jakim wspomniałem, czyli budowa własnego czatu, ewentualnie strony z prognozą pogody, jest to rozwiązanie, które pozwoli nam na implementację taką, jaką znamy z rzeczywistości. Zatem czym tak naprawdę jest ten WebSocket? WebSocket jest protokołem dwukierunkowej komunikacji, to znaczy to tak dla uproszczenia możemy przyjąć, że nasłuchuje na nowe dane. Mówiąc tu dwukierunkowa, mam na myśli, że zarówno klient może wysłać żądanie do serwera, ale także serwer może wysłać dane do przeglądarki. Więc już w przeciwieństwie do HTTP widzimy, że tutaj komunikacja, że tak powiem, odbywa się w dwie strony. Ale co to tak naprawdę oznacza? W szczególności to nasłuchuje. To znaczy, że po prostu mamy otwartą swoją aplikację i ona gdzieś pod spodem, że tak powiem, ma otwarte to połączenie, ale nie jak w przypadku HTTP. W związku z tym jest to o wiele bardziej wydajne. Nie blokujemy przepustowości sieci. Zresztą jak zobaczycie na przykładzie, jest to jak będą wyglądały też requesty do serwera i z serwera do przeglądarki. W związku z tym, jeszcze raz, jak to konkretnie działa? Tutaj ku zdziwieniu, klient wysyła żądanie HTTP do serwera, następnie połączenie jest nawiązywane za pomocą HTTP, czyli praktycznie tak samo jak w przypadku z HTTP. Natomiast różnica polega w kroku trzecim, ponieważ w kroku trzecim dzieje się taki mechanizm, że jeżeli serwer obsługuje protokół WebSocket, to zgadza się zaktualizować połączenie i połączenie HTTP jest zastępowane przez WebSocket za pomocą TCP/IP. Możemy to też zobaczyć właśnie w przeglądarce, jeżeli otworzymy DevTools, oczywiście pokażę, jak to się robi, otrzymując status 101, czyli to jest właśnie, że protokół został zaktualizowany. Oczywiście, mówiąc o WebSocketach, nie sposób zapomnieć o protokole STOMP. W przeciwieństwie do HTTP, który jest protokołem na poziomie aplikacji, w protokole WebSocket po prostu nie ma wystarczającej ilości informacji, wiadomości przychodzącej, aby struktura lub kontener wiedział, jak je przekierować lub przetworzyć. Mówiąc tak w skrócie, jest to API bardzo niskiego poziomu i z reguły WebSocket nie nadaje się do niczego innego, jak zrobienia
bardzo banalnej aplikacji, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, nie ma tych wystarczających informacji. Polega to na tym, żeby użyć WebSocket, z reguły musielibyśmy napisać tak zwaną semantykę komunikatów przesyłanych między serwerem a przeglądarką lub między dwoma aplikacjami. To jest najprościej mówiąc, ta semantyka polega na tym, tak jak mamy dwie osoby za granicę, które mówią w innym języku, mimo że mówią, że tak powiem, coś poprawnego, to jedna drugiej osoby nie zrozumie. Tak samo jest w tym przypadku, więc WebSocket, on ma jakąś tam swoją strukturę, natomiast nie jest to takie proste, żeby te dwie strony się zrozumiały. Więc i tutaj właśnie wkracza STOMP, czyli taki protokół już wyższego poziomu, w którym jest to wszystko określone. I nam, że to, że tak powiem, to wszystko ułatwia. Jak zobaczycie, w Springu dużo się to nie różni od zwykłego REST kontrolera tak zwanego. Jak się pewnie domyślacie, jest to jak zwykle kilka adnotacji, bardzo mało konfiguracji i to wszystko po prostu działa. Ale jeszcze do rzeczy, czyli czym jest tak naprawdę ten protokół STOMP? Tak jak wspomniałem, jest to protokół wyższego poziomu, przesłaniający połączenia WebSocket, który określa tą semantykę, czyli tą strukturę komunikatów pomiędzy aplikacjami. Czyli jeżeli wiemy, że ktoś używa STOMP-a, my doskonale wiemy, jak będą wyglądały dane komunikaty. Nie musimy się martwić tym, że będziemy mieć problem w odbiorze tego. No dobrze, myślę, że część teoretyczną przeszliśmy. Tutaj jeszcze kilka slajdów, właśnie na czym polega HTTP, a WebSocket. Jak widzimy, HTTP uderza, mamy odpowiedź, czyli response i tak, że tak powiem, w kółko. W WebSockecie też mamy request, mamy, że tak powiem, ten accept, czyli tą 101, następnie połączenie jest nawiązywane. Mogę jeszcze pokazać tutaj właśnie zużycie WebSocketów w zależności od requestów, więc tutaj bardzo widać, jak w trzecim przypadku przy HTTP, tak naprawdę przy long poolingu, zobaczcie, jak dużo bitów na sekundę jest używanych w przeciwieństwie do WebSocketów. Więc o ile ktoś by powiedział, że w przykładzie w use case A lub w use case B są to nieznaczne różnice, natomiast w use case C myślę, że to są dość znaczne różnice i tutaj chyba nie ma co dyskutować na to, że WebSocket w tym przypadku jest lepszym rozwiązaniem. Tak jak wspomniałem, STOMP, czyli to jest takie opakowanie tego WebSocketu, czyli takie przesłonienie, które pozwala nam na sprawniejszą komunikację. Teraz pokażę Wam WebSockety w praktyce. Myślę, że zostaniemy tutaj sobie też przy tym slajdzie, ponieważ będzie on nam trochę tłumaczył zasady działania tych WebSocketów. Myślę, że możemy wszyscy razem zacząć od stworzenia takiego projektu. Więc tak jak wspomniałem, będzie to aplikacja springowa. Więc znajdujemy Spring Initializer. Ja sobie wybiorę Java 8 ze względu na to, że tak mam pod projekt komercyjnie skonfigurowany, więc jest to wygodniej. Natomiast myślę, że nie ma problemu, żebyście sobie skonfigurowali też z nowszymi wersjami Java. Myślę, że nazwiemy to w ten sposób. Artefakt chat. Pozostawimy. I teraz jakie dependencje będzie nam potrzebne? Możemy dodać Lomboka, myślę, że to będzie pomocne na dłuższą metę. Mówiąc w skrócie, Lombok to takie narzędzie, które generuje nam getery, setery, konstruktory, metody equals i hashcode, czyli nie musimy tego sami, natomiast w ramach zasady wszystko na adnotacjach, dlatego ten Lombok jest dość przydatnym narzędziem. Spring Web, bo tak jak wspomniałem, będzie to podobne do REST serwisów, także potrzebujemy serwer aplikacyjny, więc Spring Web również się musi znaleźć.
Do tego Spring Integration, ponieważ jak zapewne zobaczyliście, tutaj jest coś takiego jak Simple Broker, Broker Channel. Cóż to jest? Jest to taki broker komunikatów. Nie wiem, czy większość z Was kojarzy takie coś jak Kafka lub RabbitMQ. Jest to taki broker komunikatów, tak zwana kolejka, na którą wpadają wiadomości. Można to pomyśleć, można to porównać z takim zamówieniem pizzy. To znaczy, załóżmy, że 10 osób chce zamówić pizzę i po kolei, że tak powiem, te zamówienia idą przez stronę internetową. Wówczas osoba, która będzie robiła tą pizzę, dostaje, że tak powiem, listę, którą musi wykonać, tak zwaną tą listę, no w tym przypadku pizz, czyli nie wiem, margarita i tak dalej. I to jest taka lista. I tak samo myślę, że możemy do tego przyrównać message brokera, czyli to jest taka kolejka, na którą wpadają dane wiadomości w pewien uporządkowany sposób. Zatem websockety też potrzebują, natomiast na te potrzeby, które tutaj mamy, myślę, że tak zwany embedded broker do websocketów jest narzędziem wystarczającym. Natomiast w prawdziwych komercyjnych aplikacjach to raczej będzie się używało innego brokera, tak jak wspomniałem, Rabbita, MQ lub Kafki, albo jeszcze innych, bo jest jeszcze ich spora ilość. Zatem tutaj użyjemy takiego wbudowanego brokera. No i oczywiście bym zapomniał o najważniejszym, websockety. Czaty, dawajcie, że tak powiem, znać, czy że tak powiem, jesteście na tym samym kroku co ja. Więc, że tak powiem, zaczynamy generowanie projektu. OK, pobieram sobie czat, rozpakowuję. OK, mój czat został rozpakowany. Teraz zaimportuję to do IntelliJ'a. OK, to dajcie znać, czy udało Wam się zaimportować projekt. Powinniście mieć raczej strukturę taką jak ja, to znaczy websockety, stomp, HTTP, websocket, web. Prosiłbym o niespamowanie na czacie, ponieważ jest to trochę niewygodne też dla mnie, więc dajcie znać, czy jesteście na tym samym etapie co ja, czy wszystko, że tak powiem, udało Wam się zaimportować. OK, widzę, że jej go robić się udało. Komuś jeszcze? Możemy ewentualnie jeszcze sprawdzić, czy aplikacja się poprawnie odpali. OK, u mnie wygląda na to, że wszystko zadziałało poprawnie. W związku z tym przejdę do zrobienia backendu tej aplikacji, ponieważ jak zapewne się domyślacie, będziemy potrzebować także trochę frontendu. Ja niestety z frontendem niewiele mam wspólnego, więc wybaczcie mi, jeżeli coś da się zrobić prościej lub nie. Natomiast tak jak wspomniałem, tutaj skupiamy się na backendzie i na tym, żeby zobaczyć, jak websockety działają po stronie serwera. Zatem OK, zaczniemy od strony
backendowej. W związku z tym myślę, że możemy utworzyć model. Czyli ja sobie stworzę pakiet model, a w nim klasę chat message. OK. W związku z tym, co będziemy potrzebować? Jak to wiadomość, na pewno będziemy potrzebować zmiennej odpowiadającej za wiadomość. I myślę, że możemy także również dać zmienną odpowiadającą za usera, czyli jego nazwę. Oczywiście tutaj będzie dość proste rozwiązanie. Moglibyśmy użyć oczywiście jakiejś autoryzacji, czyli o alfa dwójki lub zwykłego basic authentication, czyli po prostu strony z logowaniem. Natomiast tak jak wspomniałem, skupiamy się tutaj na budowie czatu, więc że tak powiem, pozwolę sobie pominąć autoryzację i po prostu zrobimy to trochę prościej, żeby też nie komplikować. W związku z tym, tak jak wspomniałem, będziemy na pewno potrzebować gettera. Myślę, że będziemy potrzebować także settera. Myślę, że konstruktory, a także, jak wiecie z Java, jeżeli tworzymy konstruktory, przydałoby się też mieć jakiś konstruktor bezparametrowy i to jest właśnie tutaj to. Czyli tutaj tworzymy sobie konstruktor bezparametrowy, a tutaj konstruktor ze wszystkimi zmiennymi. Natomiast tak powiedziałem, może się okazać, że to jest, że aż tak dużo nie potrzebujemy. Co drugie? Myślę, że drugą robimy sobie konfigurację, czyli robię sobie pakiet config. Możemy sobie to nazwać WebSocket config. I teraz tak jak wspomniałem, i zobaczmy także na prezentację, będziemy potrzebować message brokera. I oczywiście także musimy włączyć obsługę stomp w naszej aplikacji. Więc teraz przejdziemy do tego. Po pierwsze, jak zapewne wiecie, w Springu będzie to klasa konfiguracyjna, zatem trzeba oznaczyć ją anotacją configuration. Druga sprawa, tak jak wspomniałem, będziemy potrzebować message brokera. I tutaj jest taka notacja message enable WebSocket message broker. Ale to nie wszystko. Niestety tutaj nie jest aż tak prosto. Musimy jeszcze zaimplementować pewien interfejs. I jest nim WebSocket message broker configure. OK, jak sobie zobaczycie, ten interfejs ma forum metod. Nam będą potrzebne dwie. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, przesuniemy sobie metodę do celu zarejestrowania pewnego endpointu jako endpoint z użyciem protokołu stomp, a także musimy sobie jeszcze rozszerzyć taką klaskę, więc taką metodę. Zatem mamy dwie metody i teraz przystąpię do konfiguracji message brokera. Jak wspomniałem, message broker jest narzędziem, które będzie nam ułatwiało przechowywać wiadomości na kolejce. Zatem po pierwsze musimy go włączyć i ja sobie wymyśliłem, że nazwę go topic. Po tym
że tak powiem, pod tym adresem teraz znajduje się nasz wbudowany message broker, to znaczy, że do niego będziemy się odwoływać przez całą, przez cały cykl działania aplikacji, czyli po prostu mówimy, gdzie mają trafić nasze wiadomości. Co następne? Następne, myślę, że musimy ustawić prefiks aplikacji. I co to oznacza? To chodzi o to, że jeżeli będziemy mieć zewnętrzny dostęp do naszej aplikacji, to że nasza kolejka, jak i nasz kontroler, pewnie niedługo sobie stworzymy, będzie znajdował się właśnie pod tym adresem. Tak jak zresztą tutaj wspomniałem, czyli mamy send topic, to wyjaśnię niedługo. Na razie skupmy się na tym, że jest to po prostu potrzebne do tego, żeby aplikacja mogła uderzyć z zewnątrz, czyli w naszym przypadku nasz JavaScript będzie tutaj, będzie wysyłał żądanie pod ten adres. OK, więc mamy zdefiniowany prefiks aplikacji, mamy zdefiniowaną kolejkę, musimy jeszcze wybrać protokół, znaczy nie protokół, bo protokołem będzie stąd, natomiast adres, pod którym, endpoint, pod którym to będzie działało. Więc stwórzmy sobie endpoint chat i pod tym adresem, pod ten adres będą latywały nasze informacje. Myślę, że jak stworzę kontrolę, to się trochę rozjaśni. Na razie zapamiętajcie te trzy rzeczy. Włączamy message brokera. Naprawdę proszę o niespamowanie, bo nie do tego to służy. Jak chłopaki to was nie interesuje, to wyjdźcie po prostu z czatu, ponieważ myślę, że dla osób, które chcą się czegoś nauczyć, to jest trochę niewygodne. OK, więc kontynuując. Stworzę sobie kontroler. Chat albo chat controller. OK. Więc tak jak wspomniałem, nie będzie się to dużo różniło od klasycznego restowego kontrolera. Musimy oznaczyć to adnotacją kontroler, a następnie zaimplementować jakąś prostą metodkę. W związku z tym potrzebujemy dwóch adnotacji. Pierwsza jest to message mapping i tak jak wspomniałem, będziemy nasłuchiwać pod adresem chat. Dlaczego ten adres? Bo tutaj skonfigurowałem, że to pod takim endpointem będzie dostępne, zatem musimy się tego trzymać i tutaj ten adres właśnie jest slash chat. Drugą adnotacją jest send to. I to za co ta adnotacja odpowiada? Tutaj mówimy, gdzie response będzie trafiał. Teraz myślę, że jest dobry moment na to, żeby pokazać to na prezentacji. Jeżeli ktoś wyśle pod adres send app, znaczy nie pod adres send, tylko wyśle request pod app chat, to dostanie się z jego pojemnika, właśnie myślę, w skrócie pojemnika na requesty, i to trafi do naszej metody oznaczonej message mapping. Czyli można powiedzieć, że ten message mapping jest takim interfejsem na nasze wiadomości i wówczas, kiedy logika w tej metodzie się wykona, odpowiedź jest umieszczana na kolejce, którą właśnie wspomniałem i potem jest, że tak powiem, zwracana już do klienta. Oczywiście ten klient będzie musiał nasłuchiwać pod tym adresem,
Natomiast ogólnie to właśnie działa to w ten sposób. To znaczy, wróćmy do naszej aplikacji i tutaj tak, ponieważ naszego brokera nazwałem Popik, to potrzebujemy jeszcze nazwę kolejki, ponieważ w danym brokerze może być kilka kolejek, nie musi być jedna, może być kilka. I teraz metoda. OK, więc tu jest typ zwracany, metoda get, chat message. OK, i co będziemy zwracać? Oczywiście chat message, który tutaj wspomniałem. Zatem jeszcze raz, komunikat będzie przychodził na adres tak naprawdę nie slash chat, tylko tak naprawdę na slash app channel. Natomiast to, żeśmy skonfigurowali w konfiguracji jako ten adres aplikacji. W związku z tym to mogę pominąć i zostaje nam sam adres chat. Następnie jest adres kolejki, na którą to trafi. OK, więc jeżeli chodzi o backend, to wszystko. No i teraz przejdziemy do rzeczy, która jest dla mnie już mniej przyjemna. Otóż stworzenie klienta, czyli frontendu na ten adres. Oczywiście standardowo index.html. OK, tutaj będzie troszkę, że tak powiem, HTML-a. W związku z tym, że także są CSS-y, wy tego nie musicie robić. Natomiast, o tak, oczywiście Tomek, już się przełączam na WebSocket config. OK, jakieś pytanie? OK, dobra. OK. To jeszcze chwilę, żebyście sobie wszyscy zdążyli uzupełnić kod. Tak, panie Krystianie, myślę, że będzie możliwe uzupełnić ten kod. Myślę, że tak. Myślę, że nie od razu po warsztatach, natomiast postaram się tutaj przez Uczelnię Informatyki podesłać do uczestników kod. OK, to myślę, że już tutaj zdążyli wszyscy przepisać ten WebSocket config. Tutaj jest chat controller, czyli jeszcze raz, oznaczenie adnotacją controller, message mapping, send to, a także tutaj logika. Czyli po prostu będzie wpadała do nas wiadomość i będziemy ją przesyłać na kolejkę, tak żeby inni użytkownicy mogli ją sobie zobaczyć. OK. Taka jeszcze wskazówka, bo ktoś może zapytać, że w związku z tym tutaj wszyscy użytkownicy będą widzieli wiadomość. Tak, odpowiadam, że wszyscy użytkownicy, którzy by mieli dostęp do czatu, by widzieli tą wiadomość. Jeżeli ktoś by chciał zrobić, że tak powiem, tylko do danego usera, też taka adnotacja send to user. Natomiast, tak jak powiedziałem, w tym przypadku nie mamy autoryzacji, zatem nie będę tego dodawał i zostaniemy przy sendu. OK, więc przechodzę do frontendu. Pozwolicie sobie, że ja niektóre rzeczy
sobie przygotowałem i mówiąc po prostu przekopiuję, ponieważ mam też style CSS przygotowane, myślę, że wy tego na chwilę obecną nie musicie robić. Jak udostępnię wam kod, będziecie mogli sobie te style podpiąć według waszego uznania, ale jeżeli ktoś interesuje frontendem, to myślę, że zrobi to lepiej niż ja, zatem nie będę tutaj za bardzo dużo czasu spędzał na tym. Ok, więc zaczniemy sobie od początku. Ja stworzę sobie, co tak naprawdę będziemy potrzebowali. Stworzę póki co jednego diva. W nim będziemy potrzebować, myślę, że jakiś input do wysyłki wiadomości. Nazwiemy to sobie input message i napiszmy let's talk. OK, więc mamy swój pierwszy element. W drugim byśmy na pewno potrzebowali jakiegoś elementu do wpisania nazwy użytkownika. ID user, myślę, że jakiś placeholder się przyda i będzie to typu tekstowego. OK, czyli mamy też miejsce na imię. To samo potrzebujemy na wiadomość, z tym, że tutaj sobie pozwolę użyć tekst aria dla wygody. Oznaczmy to, dlaczego to ID nadaje, ponieważ to będzie potrzebne do JavaScriptu, żebyśmy mogli się odwoływać do danych elementów. Tu jest ID message to send, również dodamy placeholdera, twoja wiadomość i kończymy tag. Co jeszcze będzie potrzebny? Myślę, że będzie potrzebny jakiś button do wysyłki tej wiadomości. Jest ID send, on click, send. A on clicka jeszcze nie będę dodawał. Czyli tak naprawdę dodałem ID-ka. Wyślij. OK. Skoro mamy przestrzeń na wpisywanie naszych danych, to myślę, że przyda się także przestrzeń na wiadomości, które zostały wysłane, żebyśmy mogli sobie je podglądać na żywo w tak zwanym runtime. Więc tworzę sobie kolejny element. I on tutaj na razie zostanie pusty. Myślę, że jak będziemy robić JavaScript, to się wyjaśni. No i teraz ja sobie to trochę będę musiał oscylować, więc pozwolicie, że niektóre elementy sobie po prostu przekopiuję. W moim przypadku. Tutaj damy mu nazwę grid. Dla wtajemniczonych tutaj jest po prostu, będę używał do zbudowania layoutu grida, a tutaj jest zastosowany tak zwany BEM do nazywania klas CSS-owych. Dla ciekawskich, myślę, że w internecie jest dużo informacji na ten temat, natomiast myślę, że tak jak wspomniałem, front tutaj nie jest najważniejszy, więc ja sobie to po prostu oscyluję. OK, mamy jednego. Potem jest trzeci element. Potem jest czwarty. Okej,
Od razu sobie sformatuję. Button będzie piątym elementem. No i tak jak wspomniałem, będzie element szósty. OK. Mamy wstępnie zrobiony frontend. Znaczy oczywiście z klasami CSS. Myślę, że czy mogę wam tutaj podesłać plik, który... Tak, mogę wam podesłać. Zatem okej. Tu wam podesłałem style dla ułatwienia, żebyśmy nie musieli tych wszystkich styli tutaj z zera pisać. No i jeszcze ostatnią rzecz, którą tutaj muszę wam podesłać, to obrazek. Jak ktoś ma oczywiście swój obrazek, to proszę się nie krępować. Jak najbardziej można to dodać. Ja dodam obrazek, który wykorzystuję. OK, więc tutaj teraz tak, wysłałem wam CSS-y. Te CSS-y musimy sobie, czy musimy, znaczy ja sobie stworzę osobny pakiet, także na obrazek. I że tak powiem, dodam sobie to, co wam podesłałem. OK, czyli powinniście mieć taką strukturę. Tak jak wspomniałem, naprawdę tym CSS-em się nie przejmujcie. To tutaj może być akurat dużo błędów i to nie jest na pewno jakiś wzór do wykorzystywania, ale tutaj na potrzeby czatu takie coś stworzyłem. OK, wróćmy do tego, co jest ważniejsze, to znaczy do stworzenia obsługi wiadomości, czyli użyjemy tutaj sobie JavaScriptu. Myślę, że nazwiemy chat.js. Do komunikacji użyjemy sobie takiej biblioteki, która się nazywa stomp.js. Ja tutaj dla uproszczenia też wam mogę podesłać gotowy plik. Sekundka. OK, więc kopiuję sobie. Wiem, że powinno się to zrobić inaczej, natomiast wiem, że się też powtarzam. Dla uproszczenia zrobimy to w ten sposób. OK, mamy bibliotekę do obsługi WebSocketów po stronie JavaScriptu. Mamy praktycznie gotowy HTML z CSS-em. Musimy jeszcze, że tak powiem, wypełnić logikę odpowiadającą za obsługę komunikatów. Więc po pierwsze, stwórzmy sobie
klienta, który będzie odpowiedzialny za obsługę. No i po pierwsze, co nam do głowy przychodzi, no to pewnie musimy stworzyć jakąś metodę do komunikacji, do połączenia się tak naprawdę z klientem, a także do odczytywania tych wiadomości. Najwygodniej będzie stworzyć metodę connect. Ok, i po pierwsze tak, klient, jeszcze nie adres, używamy dostępnej biblioteki, client i tutaj teraz może was zadziwić, napisałem WS, to jest skrót od WebSocketów. Tutaj jest inaczej niż w przypadku HTTP, ponieważ gdybyśmy tutaj tworzyli coś z pomocą HTTP, no to musiałoby to być HTTP, dwukropek, dwa slasze, localhost. Natomiast tutaj tego nie trzeba. Tutaj jest oznaczenie WS. Ponieważ robimy to na localhoście, to możemy wpisać taki adres. No i czat, ponieważ jest to adres, który wam wspomniałem, dostępny z zewnątrz, czyli ten JavaScript będzie tutaj dostępny. OK, co dalej? Na pewno musimy się jakoś połączyć. Tutaj będzie metoda connect. I teraz tak, tutaj będzie pusty zbiór. Tutaj są headersy. My tych nagłówków tutaj nie potrzebujemy. Natomiast będziemy potrzebować funkcji do odbioru tej wiadomości. Ponieważ JavaScript ma tutaj opcję tworzenia takich zagęszczonych funkcji, to sobie pozwolę z nich skorzystać. No i w tym przypadku potrzebujemy klienta, który będzie subskrybował, czyli to, co wam wspominałem, tutaj będzie nasłuchiwał na dany adres. I tak jak wam wspomniałem, ten adres może jeszcze was zaskoczyć, ale będzie to taki adres. I dlaczego? Już wam tłumaczę zgodnie z prezentacją, ponieważ zobaczcie, że my będziemy nasłuchiwać na kolejkę, ponieważ tworząc te inputy, klikając wyślij, ta informacja pójdzie do naszego kontrolera, response zostanie zwrócony do brokera, a następnie klient, który będzie nasłuchiwał na tym adresie, czyli pod tym, otrzyma daną wiadomość. W związku z tym wracam do kodu. Czy na razie jest wszystko jasne? Czy tutaj ktoś się zaciął na jakimś elemencie? Czy na razie wszystko w porządku? Na takie pytanie to już tam odpowiemy po prezentacji. Natomiast na szybko nie, ponieważ to jakbyśmy same WebSockety tak, ale właśnie dlatego używamy stomp, żeby nie było takich problemów. Właśnie tutaj cały problem na stompie polega na tym, że po pierwsze nie wszystkie przeglądarki go obsługują, tak zapewne wiecie, możecie się domyślać, Internet Explorer ma z tym problem w starszych wersjach. Niektóre serwery aplikacyjne go też nie wspierają i pojawia się też właśnie problem z proxy. Ale dzięki protokołowi stomp mamy tutaj ułatwioną sprawę i ten problem znika. OK, wracam tutaj do frontendu. Mamy już stworzone subskrybowanie. No i oczywiście na tym adresie chcielibyśmy zobaczyć jakąś wiadomość. OK. Teraz sobie. I myślę, że to sobie możemy na razie w ciemno nazwać jako show message. I teraz tak. Jak zapewne się domyślacie, będziemy używać formatu danych JSON. Zatem
używam tej biblioteki. Tutaj przekażę message body i z niej będę wyciągał message, ponieważ jak zapewne się domyślacie, message będzie całym tym message'em, a my potrzebujemy z niego body, ponieważ tak, że się zauważyli, to message to jest tak naprawdę to message. Czyli my z tego obiektu, który przyjdzie, wyciągamy taką wiadomość. I jak zapewne się domyślacie, mamy także usera. W związku z tym sobie pozwolę zrobić tak. I tutaj będziemy przekazywać usera. OK, wydaje mi się, że zobaczymy, jak tutaj co sobie z tym poradzi. Nie poradził sobie. OK. Więc mamy swoją metodę do połączenia, czyli mówiąc w skrócie, dzięki bibliotece Stomp, którą tutaj sobie pobraliście, jesteśmy w stanie stworzyć klienta na tym adresie, o którym wspomniałem. To czat jest powiązany z tym, między innymi. Bo tak jak wspomniałem, to ten adres jest takim endpointem na Stomp. Potem tworzymy sobie, będziemy musieli, przekazujemy parametry do metody connect i jedną z nich jest headersy, które u nas są puste, a następnie musimy przekazać, tak powiem, metodę, dzięki której będziemy nasłuchiwać na wiadomości, będziemy ją wyświetlać. Brakuje nam metody show message. I myślę, że teraz możemy do niej przejść. Więc znowu show message. Ma dwa parametry, tak jak żeśmy tutaj wyżej to zrobili. I teraz tak, tworzymy sobie nowy obiekt i będzie nazwany new response, dokument i sobie tutaj, a nie dokument, tu sobie tworzymy ten paragraf B do wyświetlania wiadomości. Tak jak się tutaj, tak jak wam opowiadałem, to musimy te wszystkie wiadomości, które przychodzą do klienta, gdzie się wyświetlić. I tu będzie takie miejsce na ten response. OK, więc tu sobie tworzymy nowy, tak jakby zaktualizowaną wersję, zresztą zaraz to zobaczycie. Create element. Teraz tak, do tego new response musimy użyć takiej funkcji jak append type. I tutaj dzięki dokument, to jest taka wbudowana w JS-a, taki wbudowany JS-a obiekt, który pozwala nam dobierać się do danych elementów HTML-a. A także je tworzyć i po prostu służy do manipulacji HTML-em. Tutaj sobie wykorzystam funkcję create node message. Przekażę usera. Będę potrzebował jeszcze tu troszkę, nie będzie to może pięknie, ale zobaczycie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że chciałbym mieć strukturę, gdzie będę miał, tu sobie napiszę na przykład Rafał. Cześć wam. Więc spróbuję zrobić, żeby na frontendzie wyświetlało się to w taki sposób i właśnie to tworzymy. Zresztą jak sama nazwa mówi, funkcja nazywa się show message, tylko że tutaj nie będzie user, a message. OK. No i że tak powiem, stworzyliśmy sobie prawie metodę do wyświetlania wiadomości. Jeszcze potrzebujemy, jak już wam wspomniałem, pobrać aktualny response, ponieważ by nie było tak, że dane będą czyszczone, tylko żeby element był pobierany za każdym razem, to znaczy aktualizowany. Czyli po prostu chcemy aktualizować paragraf P, response, czy tu się zgadza? OK, zgadza się. Więc idziemy dalej. I teraz tak, do tego naszego responsu
użyję już dobrze nam znanej funkcji OpenChild i tutaj wrzucamy ten nasz nowy paragraf, czyli za każdym razem, jak będziemy otrzymać wiadomość, to sobie zobaczmy, nastąpiła komunikacja, nasłuchujemy na tym adresie, jest przekazywany message i uruchamiana jest funkcja show message z dwoma parametrami message, które tak naprawdę odpowiadają tym wartościom. Jest na nich budowany nowy paragraf, jest pobierany poprzedni nagłówek i dodawany do niego ten nowy. Więc tutaj nie będziemy tworzyć nowych, tylko po prostu aktualizujemy dany response. OK, więc tutaj wydaje się, że już jest w porządku. Jeżeli mamy funkcję do połączenia, mamy funkcję do wyświetlania wiadomości, to potrzebujemy jeszcze funkcji do wysyłki wiadomości, czyli teraz robimy obsługę guzika wyślij. Metodę nazwę sendMessage. I teraz tak, musimy pobrać wartość z przycisku, który po prostu mamy. W naszym przypadku to jest z tego tekst ARIA, czyli tutaj będziemy wpisywać wiadomość, my musimy pobrać wartość, którą ktoś wpisał. W związku z tym, jak już zapewne wiecie, muszę sobie stworzyć osobną zmienną. Message to send. Znowu używam funkcji dokument. Get element by ID. Tutaj wpisuję ID tego text aria. I pobieram value. OK, więc to mamy pierwszy krok. Message to send, document, get element by ID. Var, user. Czyli teraz będziemy sobie też pobierać także wartość usera, bo nie tylko message to send, ale także user nas interesuje. Czyli w tej chwili pobieramy sobie wartość wpisaną w tym polu. Czyli tu jest dla usera, tutaj jest tekst aria do wiadomości, którą będziemy wpisywać. OK, mamy te dwie zmienne. No i teraz wykorzystujemy metodę send. I teraz wysyłamy, tak jak wam wspomniałem, prefiks aplikacji chat, a to jest już namiar na nasz endpoint. Czyli po pierwsze app pochodzi stąd, ponieważ jest to nasz prefiks aplikacji, dobijamy się do niego z zewnątrz, zatem musimy ustawić to na app, a chat pochodzi z kontrolera, czyli z tego miejsca. O, przepraszam, z tego. Więc tutaj będziemy wysyłać na ten adres daną wiadomość. No i jaka to będzie wiadomość? Po pierwsze, znowuż headery będą zbiorem pustym. Musimy tutaj sobie użyć biblioteki JSON-a do wysłania tej wiadomości. Pozwolicie sobie, że ja to sobie trochę uproszczę. JSON, stringify, message, czyli po pierwsze to jest ten message to send, który otrzymamy z batona. Tutaj jest user, który otrzymamy z tego pola user. No i na send będzie po prostu wysyłany. O, nie to skasowałem. I po prostu tutaj sobie stworzyłem takiego JSON-a. Jeszcze tutaj sekundę mogę się zatrzymać na tym, żeby wykaże to przepisał. I następnie dodam jeszcze takie coś.
żeby nie doklejał po każdej iteracji, to taki pusty string. Chodzi o to, że jeżeli za drugim razem by weszła metoda, to on by miał już tą wiadomość, którą miał i po prostu by to doklejał, w związku z tym pod koniec metody to kasuje, żeby po kolejnym wywołaniu metody sobie powrócił na nowo. OK. Mamy tutaj metodę do wysyłki wiadomości i tak naprawdę to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o ten nasz JavaScript. Jeszcze jedyne, co musimy zrobić, to jednak uzupełnić HTML. I teraz tak, my chcemy, żeby to się włączyło w momencie wejścia na stronę, czyli mamy tak zwaną funkcję JavaScriptową nie onClick, tylko onLoad, przepraszam. Jeżeli strona będzie załadowana, wówczas nasza funkcja JavaScript się wykona, no i my chcemy, żeby funkcja do połączenia się wykonała, czyli connect. OK, tutaj mamy. Jeszcze sobie sprawdzam w międzyczasie, czy wszystko jest sam jest w początku. Drugą, następną rzeczą jest przy przycisku send i tutaj już na on click, ponieważ będziemy klikać w ten przycisk, wysłać wiadomość. Czyli używamy funkcji send message. Witaj. I tak jak wam wspomniałem, na przycisk wyślij będziemy wysyłać tam tą wiadomość. No i chyba to wszystko. Popatrzmy jeszcze. Czyli tak, connect mamy. Mamy metodę do wysyłki wiadomości. A show message jest wykorzystywany tutaj. OK, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Zobaczymy, czy udało się za pierwszym razem, więc teraz restartuję aplikację, oby się udało. OK, brzmi zachęcająco, na razie żadnego błędu. OK, czyli chyba poszło ku zdziwieniu, więc teraz tak, odpalę jeszcze drugą, może w trybie incognito, żebyście mieli widoczność, na czym polega ten czat. Myślę, że to sobie trochę pomniejsze. Sobie też pomniejsze. OK, niech będzie Rafał. No, a jednak coś nie poszło. Zobaczmy też tutaj. Czyli connect is not defined. OK, czyli podstawowy błąd. Nie podpiąłem oczywiście JavaScriptu do strony. Musimy jeszcze podpiąć ten JavaScript. Czyli po pierwsze podpinamy bibliotekę stąd, no a po drugie musimy podpiąć jeszcze ten nasz czat. Teraz jest szansa, że zostanie to uruchomione. O, tutaj Krystian mi pisze, że send message nawiasy. Tak, słuszna uwaga. Dzięki wielkie za poprawkę.
jeszcze raz. Okej, więc to jest. Okej, a tutaj wpiszę. Bo tutaj nie odświeżyłem. Jak widzicie, zaczyna to jakoś wyglądać. Czyli wiadomości, że tak powiem, jest przepływ i czyli, że tak powiem, stworzyliśmy swój własny czat. Jeszcze dla dowodu. Niech będzie Matola. Na przykład. OK, czyli jak widzicie, wiadomości przepływają z jednej do drugiej. Jeżeli chcecie się upewnić, że to nie jest wynik po prostu rozmowy JavaScriptu samemu ze sobą, to możemy zrobić takie coś, żebyśmy mieli pewność, że wiadomości są poprawne. Nie. Zobaczmy. Najpierw message, potem i na przykład doklejmy takiego stringa jak OK. No jeszcze raz uruchomimy aplikację. No OK. Więc jedno okno, drugie okno. Jak widzicie, string, który mówiłem, został doklejony. Jak widzicie, zatem udało nam się stworzyć nasz czat. Myślę, że chyba już udowodniłem, że to jednak wiadomości przychodzą z backendu. Więc jeszcze dla podsumowania. Wysyłamy send na adres send app, nie na adres send, tylko na adres app chat. Wysyłamy wiadomość. I to robimy w metodzie tej, czyli w send message, czyli łączymy się z app chatem, wysyłamy JSON-a na podstawie wartości wpisanych w inputy na HTML-u, czyli w tekst aria, który tutaj jest, oraz w pole user typu tekstowego, czyli mówiąc w skrócie, tu na twoje imię i tu twoją wiadomość. Następnie jest to przekazywane do naszego kontrolera, który wygląda tak, czyli na adres chat dostajemy wiadomość, tą, którą od nas przyszła i zwracamy na kolejkę o nazwie chat w brokerze topic. Zostało to zwrócone i teraz flow jest następujące. Broker wysyła wiadomość do takiego jakby tego pojemnika na response i tutaj klient łączy się z tą kolejką, żeby odczytywać wiadomości i robi to w tej metodzie, czyli connect, czyli na naładowanie strony, on subskrybuje
kolejkę o nazwie Topic. Nie kolejkę, tylko brokera o nazwie Topic, a kolejka nazywa się Chat. W związku z tym wskazujemy tą wiadomość, używając tam kilka takich prostych metod JavaScriptu. I to w zasadzie na tyle. Bo jeszcze jedyne co, to tak przypomnienia, czyli tutaj definiujemy i włączamy brokera pod slash topic. Tutaj definiujemy ten kontekst, po którym zewnętrzne aplikacje mogą się do nas dostać. A tutaj mamy skonfigurowanie protokołu stomp. Tyle jeżeli chodzi o konfigurację. Myślę, że to jest teraz czas na pytania. Wyrobiliśmy się. Dajcie znać, czy komuś to nie poszło, czy poszło. Byłoby fajnie, jakby jeszcze ktoś z Was też to uruchomił. Ja oczywiście postaram się Wam wysłać. Super, Tomkowi się udało. Ja oczywiście postaram Wam się wysłać kod, natomiast fajnie by było, jakbyście podczas tego warsztatu też sobie to zaimplementowali. Ok, czy komuś jeszcze się udało? Tutaj Krystian był też dość aktywny, więc zapytam Krystiana, czy też tobie się udało. Super. Więc myślę, że możemy przejść do sesji Q&A. I w związku z czym, czy macie jakieś pytania, czy może jeszcze coś Wam pokazać, coś jeszcze raz wyjaśnić? Ok. W takim razie, jeszcze sekunda. Może ktoś ma jeszcze jakieś pytanie albo prośbę. Może udostępnię. Nie no, moje użycie ósemki wynika trochę z innych względów, niestety komercyjnych, ale nie, to już generalnie jest i są, nawet u nas są projekty, które używają Java 11, więc ta ósemka po prostu nie była dzisiaj przydatna, że tak powiem dość wyjątkowo, ale raczej już większość firm się też przesiada z ósemki na wyższe wersje. Więc tutaj Krzysiek spokojnie, to się już dzieje, więc możesz być spokojny. Dzięki również. O, to nie jest
jak standardowo polecam bardziej zagraniczną literaturę. Natomiast ja posiłkowałem się źródłem także, jakim jest taka książka Spring w akcji. Zaraz wam pokażę. To jest taka książeczka. Ona jest jeszcze do Springa 4, ale myślę, że spokojnie jest jeszcze aktualna na 5. Polecam, bo jeżeli chodzi o Springa, to jest tu naprawdę dość sporo przydatnych informacji, więc korzystałem z tej książki. No i trochę takich, że tak powiem, artykułów. No, także też, że tak powiem, z polskiej literatury, więc tutaj trochę tego jest. Myślę, że jak na sam początek to wystarczy. Okej, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Czekamy jeszcze minutę. Oczywiście, tak jak wspomniałem, postaram się wam dostarczyć kod dla tych, którzy nie zdążyli lub mają jakieś błędy, podeślę gotową aplikację. Sam WebSocket tutaj też jest, że tak powiem, wersja tak zwana z S-em, czyli to samo co w przypadku HTTP jest HTTPS. Tu jest podobnie, więc myślę, że jak najbardziej. Znaczy, to jest ciężkie pytanie z tym podsłuchiwaniem. Natomiast no, możemy założyć, że jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o podsłuchiwanie, no to niestety nie, to nie jest mój dział. Powinien się wypowiedzieć jakiś ktoś od zabezpieczeń. Autoryzacja przez WebSocket. Chyba nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie. Myślę, że z reguły wszelakie strony czy aplikacje, które używają autoryzacji, to jednak używają HTTP. Z reguły na
Tak, zapewne teraz widzicie możliwość logowania się przez kontem Google'a, Facebooka i to wszystko jednak jest po HTTP. Jedyne co, to jeszcze może na szybko. Zobaczmy sobie. Tak powiem, jak to tutaj wygląda. Widzimy właśnie taką strukturę wiadomości, która jest a propos WebSocketów, czyli destination, czyli na co to idzie, po prostu nagłówki i message, który otrzymujemy, a tutaj jest send, czyli polecenie do wysłania danej wiadomości. Ale wydaje mi się, że autoryzację WebSocketem to raczej nie jest taki najlepszy pomysł. Wszystko działa na podstawie HTTP i po prostu trzymania ciasteczek w przeglądarce. Zachęcam Was też do dopowiedzenia się tą aplikacją, do rozszerzenia, właśnie spróbowania dodania Basic Authentication, zobaczenia jak to działa, pobawienie się tym Send to User, o którym Wam wspomniałem. Oprócz metody messaging jest jeszcze Subscribe, więc opcji jest jeszcze sporo. Myślę, że pokazałem Wam tylko takie najprostsze i najbardziej popularne rozwiązania. Natomiast naprawdę jest tego sporo i zachęcam Was właśnie, żeby się pobawić tą aplikacją lub stworzenie swojej własnej aplikacji i testujcie. Będzie to najlepsza dla Was praktyka. Ok, myślę, że zbliżamy się do końca, zatem nic innego już mi nie pozostało, jak podziękować Wam za uwagę. Dzięki wszystkim za udział. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że były to 1,5 godziny, po której macie teraz wiedzę z WebSocketów, ale najbardziej właśnie protokołu STOMP i będziecie potrafili stworzyć własną aplikację. Więc ja jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i myślę, że do usłyszenia wkrótce. Cześć.